No, Jest. o, Peran. Peran. Cześć, cześć, witam. Siema, cześć. Mam takie pytanie co do tych używek o tym ogólnie. Czy faktycznie, No. powiedz mi, czy używki, mówiłeś w niektórych trackach, że jakby używki są złe, tak, i tak dalej, i No. że nie chcesz tego reklamować, ale czy samemu, jakby ty tworzysz coś w domu, czy zdarzało ci się coś jakby brać? Nie Bo no, to zawsze. wiesz, to jest coś takiego, że ja korzystam z dwóch używek, korzystam z tego, z alkoholu i z marihuany, ale też jestem takim człowiekiem, że nie chcę na przykład nawijać numeru, że no zapalmy sobie jointa, będzie zajebiście, bo wiem, że na przykład ja czasem sobie lubię robić przerwy od tego i na przykład nie chcę być do tego gdzieś namawiany, nie chcę tego widzieć na Instagramie ani nigdzie, bo zaraz będzie mnie znowu kusić, więc ja w trakach nie chcę czegoś takiego robić, że na przykład słuchacz ma detoks, nie chcę mu się jarać, a ja na przykład mu nagle nawinę, że zajaramy coś tamtego i go nagle złamie, wiesz, będę miał na przykład jointa w klipie czy coś. Nie chcę czegoś takiego robić. Nawet jeżeli sam z czegoś tam korzystam, to po prostu nie chcę tego promować w tej chwili. To A, tak to dobra, wygląda, rozumiem. nie? No bo miałem właśnie takie właśnie wątpliwości do tego. I mam takie jeszcze jedno pytanko, poza jakby tym trakiem. Czy będzie kiedyś jakiś koncert, nie wiem, w Gdańsku, na przykład, albo ogólnie w województwie pomorskim? Pod koniec lipca jest bardzo prawdopodobny koncert w Gdańsku, więc zapatruj się tam, coś będzie, bo dużo koncertów. Każdy weekend gramy praktycznie do końca listopada. Także będzie dużo koncertów, być może jeszcze będzie trasa. Jesteśmy na dobrej drodze z tym, także to też jest takie info. Właśnie, Jak w nie tym by, lipcu to będzie jak. bardziej stricte trasa koncertowa twoja, czy będziesz grał po Nie, prostu z kimś? moja trasa będzie na jesień. A, dobra. I wtedy też A jakby koncerty też w województwie pomorskim można się spodziewać, jak będzie trasa można się koncertowa? spodziewać, można się spodziewać. No, postaramy się to zrobić tak, żeby w każdym mniej więcej powiedzmy fragmencie Polski się pojawić. O, dobra, super, dzięki. Pozdrawiam i możemy lecieć w sumie dalej chyba. Już więcej pytań nie No mam. dobra. Okej, siema. Siema, Siema, Manko. siema. O, siema. 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 Siemanko. Ja mam właściwie pytanie do intra. Chciałem to na intro. No dobra, no. Bo zauważyłem, że track jest bardzo podobny stylowo, może niesłusznie, ale do Ceny Ambicji. Czy jest to jakaś taka tradycja? Zamierzasz to kontynuować, coś takiego? Wiesz co, nie wiem, czy to jest tradycja. Jakoś tak zrobiłem, bo po prostu Cena Ambicji również była intrem, prawda? To też teraz to jest też intrem i tak jakoś lubię chyba intro zacząć od zwrotki. Tym się to w sumie różni, bo na większości numerów zaczyna refren, nie? I w Okej, intrze tak rozumiem. właśnie wjeżdża zwrotka i zazwyczaj to tak bez perkusji. Nie wiem, czy to będzie zawsze jakaś tradycja, może się to zmieni, jak na przykład coś mi się uwidzi, a może na przykład nagram taki numer, który znowu będzie podobny i uznam, że też będę go chciał na intro, nie? A, Zobaczymy, no. okej, no. Ja uważam, że to jest fajne intro, bo to jest coś innego. Jakby no, taki model troszeczkę inny, że jest po prostu zwrotka, refren i koniec i trwa 1,5 minuty. Uważam to za coś fajnego, ale jeżeli coś wymyślę nowego na przykład, to też zrobię coś nowego, nie? Nie musi tak zawsze być. A, no właśnie zauważyłem, że stylowo i tekstowo trochę bardzo podobne są te traki, dlatego takie spostrzeżenie moje. No, jeden i drugi ma jakiś wyrzut, porusza jakiś problem, nie? Kogo zaprosiłem? Jan Gigi. Siema, Do z tej strony Jan Jan Gigi. Gigi. Dobra. Ja mam takie pytanie do Samsona, bo ogólnie teraz taka moda panuje wśród raperów, jak wydają album. No jak wydają album, to dużo tam dają jakieś preordery, boksy, jakieś tam, wiesz, akcesoria, tego typu rzeczy. No a przy tym albumie tego nie widziałem. Nie wiem. Planujesz może w przyszłości coś takiego, czy może był jakiś powód, czemu tak? Każdy ma inny model dawania rzeczy od siebie. Ja uznałem po prostu, że zamiast zrobić box, czyli wszystko razem, gdzie na przykład mogłoby się komuś coś tam nie podobać, to zrobię po prostu każdy produkt, który chcę wprowadzić oddzielnie. Że będzie płyta w wersji preorder, na której tam faktycznie jest troszkę więcej muzyki, są jakieś naklejki, a tak to po prostu jest to płyta. Ale będzie można sobie na przykład kupić czapkę albo tą torbę. Ale nie robiłem boxa wszystko razem, bo jakoś tak uznałem, że po prostu jakby zrobić wszystkie konfiguracje tych boxów, to będzie już za dużo rzeczy na sklepie. Ja chciałbym, żeby to było po prostu łatwo, minimalistycznie, prosto podane, nie? Co chcesz, co zakupujesz. A, czaję. Ogólnie w ogóle się nie spodziewałem, że akurat mnie wybierzecie, ale takie mam jeszcze pytanie.
Dogrywałeś ostatnio do kogoś? Będziemy mogli ciebie zobaczyć jeszcze na jakiejś nutce z kimś, na ficie może? Różne rzeczy są nagrane, tak czy inaczej, no nawet jeżeli coś jest nagrane, to też nie będę o tym mówił, bo wiesz, żeby jakiś tam element zaskoczenia był, ale to nie ma też tego jakoś dużo, nie wiadomo jak. Robię raczej swoje rzeczy. Wiem, wiem, a ze mną tu z Jangigiem planujesz jakieś w przyszłości rzeczy? Słuchaj, no. Możemy coś nagrać, nie? Spotkamy się na backstage'u, to porozmawiamy. Dobra. To tyle chciałem, dzięki, pozdrawiam całą publikę, pozdrawiam was, trzymajcie się, zdrowia. Halo? Dobry, słychać mnie? Halo, tak. Ja mam pytanie, tak w sumie ogólnie do całego albumu. Czy jest jakiś track, który podobnie jak Calling My Name, tekst został napisany już dużo wcześniej, czy wszystko na bieżąco pisane było? Wiesz co, czekaj, zobaczę sobie na tracklistę. Czy jest jakiś taki kawałek? No, raczej wszystko jest nowe, ale jeszcze spojrzę, zobaczę, czy jest coś takiego, gdzie tekst faktycznie był napisany w Tsunami w ogóle. To jest ciekawa kwestia z kawałkiem z Tsunami, bo ten kawałek został nagrany z Tondosem jakieś 2,5 roku temu. Ale to tak leżało. Tondos w międzyczasie zakończył karierę. No i tak cały czas mi tam pasował Kury. Więc w pewnym momencie, jak już go poznałem, to po prostu przyniosłem do niego ten numer, zrobiłem swój beat, po prostu ten tekst i żeśmy go wtedy nagrali. Ale faktycznie tekst już miał właśnie z 2 lata może, czy ileś tam, leżał gdzieś tam w notatkach. A tak poza tym, to wszystkie numery mają napisany tekst nowy. Wszystkie numery mają nowy tekst, oprócz tego. O, no dobrze. Ale całe szczęście, że jednak wyszedł. To dziękuję i... Do usłyszenia w następnych trackach. Dziękuję no bardzo. Dobrze. Dzięki. Cześć, cześć. Mam pytanie, czy będziemy mogli się spodziewać fitu na przykład z Multim albo Wajmą? Wiesz co, no to jest ciężkie pytanie z tego względu, że no mi się wydaje, że najlepiej to się spodziewać po prostu jak już zostanie coś przedstawione, nie? Jak na przykład, nie wiem, bym z kimś nagrał i na przykład by wleciał jakiś snippet albo nawet lepiej chyba w sumie nawet się nie spodziewać i coś wleci niż tak pytać. No, dlatego mi zawsze ciężko odpowiadać na pytania, czy ja bym z kimś nagrałem, czy nie nagrałem, albo czy chcę nagrać. Ja uważam, że to jak ma wyjść, to wyjdzie i tyle, nie? Ale tak ciężko na takie pytania odpowiadać. Dobra, czaj. Mam jeszcze jedno pytanko. Od czego w ogóle się wzięła twoja zajawa na muzyce? Co spowodowało, że stworzyłeś swój pierwszy kawałek i... Nie wiem, po prostu posłuchałem... Posłuchałem muzyki, trochę posłuchałem, zacząłem słuchać rapu i od razu stwierdziłem, że chcę to robić, nie tylko słuchać. No i zacząłem robić rap po prostu. No i to tak wyglądało. Tak niedługo zacząłem po tym, jak zacząłem słuchać. Dobra, dzięki i miłego pozdrochę fakt. Samsona, czy miałeś może kiedyś taki czas, że nie miałeś w ogóle weny do robienia bitów i nic ci nie wchodziło? Oczywiście. Miałeś problem coś skleić? Tak. No i na przykład taki był, to był dzień, kiedy nagrałem intro do tej płyty obecnej. To był dzień, kiedy ja nie miałem motywacji nic zrobić, ja nie miałem pomysłu, żeby jakiś tekst napisać i już po prostu źle się czułem, strasznie chciałem coś zrobić. No i przekułem to w motywację, czyli po prostu napisałem o tym, że nie mam skąd brać motywacji. Po prostu jakby stworzyłem z tego temat faktycznie i... Więc jakby mam dużo takich dni, że mi się kompletnie nie chce nic robić. Oczywiście, no. Ale wtedy było takie coś, że naprawdę miałem taki jakiś gorszy moment i uznałem, że napiszę o tym zwrotkę, nie? I jakoś wziąłem to, napisałem i z tego wyszło właśnie intro tej płyty. Więc to był między innymi taki dzień, który właśnie jakoś udało mi się mimo wszystko przekuć w numer, nie? O, to ciekawe, bo ostatnio w sumie też mam taki czas, że próbuję sobie jakiś beat zrobić, coś skleić, a tu mi nie wychodzi po prostu i nie wiem skąd brać jakieś pomysły, więc... No to wiesz, pomysły można wziąć ze wszystkiego. Najlepiej po prostu coś sobie robić. Czasem też dobrze jest na przykład jak sobie zrobić jakąś przerwę, jak faktycznie coś tam nie trybi, no byleby nie za długo, nie? Dobra, dzięki wielkie. Pozdrawiam każdego. Do przedniego numeru, czy... Fit z Asterem był nagrany w studiu, czy on ci podesłał zwrotę po prostu na DM czy coś w tym stylu?
Fit z Asterem był nagrany w taki sposób, że poszliśmy do studia, ja ten numer mu pokazałem i wtedy, że powiedziałem mu, o co mi w tym chodzi. Pokazałem mu, czy w ogóle chce się dograć. Podjęliśmy próbę, tylko że to studio było tak jakoś tam trochę dziwnie zrobione, że nawet nie udało się nagrać, bo po prostu jakieś tam rzeczy sprzętowe po prostu nie pasowały do tego, żeby tam dobrze to było nagrać i ostatecznie była tam czwarta w nocy, to żeśmy się rozjechali, ale powiedział, że zrobi, więc tam parę tygodni później wysłał po prostu mi zwrotkę, którą nagrał u siebie. Aha, rozumiem. A jeszcze mam takie pytanie, dosyć takie, może nie, no nie takie ten, bo kiedyś na YouTubie widziałem jakiś urywek ze streama Jankiego i on tam się wypowiadał jakiś na twój temat. Nie pamiętam, co on tam konkretnie mówił, ale jakby tak niechętnie ogólnie się wypowiadał. Czy miałeś jakieś tam spinę jakąkolwiek, jakieś konflikty między wami były, czy coś mi się po prostu ten... Nie, nie było nigdy spiny. Jak się gdzieś tam, bo ja go widziałem jeszcze parę lat temu, tam żeśmy się widywali, że graliśmy często koncerty razem. I to ani nie było spiny, ani nie było jakiejś super relacji, było tak po prostu neutralnie, nie? Tam czasem była jakaś rozmowa na zasadzie small talku i tyle, nie? Ale to wszystko. Aha, i jest ostatnie pytanie, czy koncert Dębicy jest aktualny i czy znasz konkretną datę? No jest aktualny i data to 21 lipca, gdzieś koło godziny 22, 3, tam będę. Dobra, zajebiście, to tyle, dzięki bardzo. No, dzięki. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dzięki. Mam kilka pytań. Postaram się nie zająć zbyt. Dobra, pierwsze. Czy będzie trasa w okolicach, nie wiem, tego roku po Pomorskim, jeżeli chodzi o koncerty? Wiesz co, Pomorskie to jest co? Miasto powiedz. No generalnie jakiś Słupsk, Gdańsk, coś w tym stylu. Wiesz co, jak będzie koncert w Gdańsku pod koniec lipca i będzie koncert w Gdańsku trasowy na trasie. Trasa będzie w okolicy października, listopada. No dobra. A jeszcze takie drugie pytanie odnośnie uniwersum albumu. Mhm. Czy wrzucisz instrumentale, tak żeby ludzie też mogli sobie posłuchać instrumentalną wersję całej płyty? Bitów nie publikuję póki co. Taką mam decyzję. Może kiedyś postanowię inaczej i do jakiejś płyty dam bity, na przykład na drugiej płycie jako bonus, ale w tej chwili bity do tych płyt nie udostępniam, nie? No rozumiem. W takim bądź razie dzięki wielkie. Wracam w takim razie do odsłuchu i generalnie album się zapowiada mega dobrze. Osiągasz progres z roku na rok. Pozdrawiam, wielkie pozdro dla Ciebie. Ogólnie, na szybko, żeby dużo czasu nie zajmować, bo jeszcze troszkę zostało. Mam trzy pytanka. Mhm. Nawijałeś w 4K giga. Swoją drogą, kurwa, spodziewałem się czegoś o wiele gorszego, zaskoczyłeś mnie totalnie, masakra. Wow. Ale wracając. Nawinąłeś, że 2,5 wersa i że zabrakło pamięci na te 2,5 wersa, nie? Tak było na serio, czy taka, wiesz, wizja artystyczna? Słuchaj, no nie wiem, czy akurat 2,5, ale wiele razy było tak, że nagrywam i po prostu nagrywam wers po wersie, freestyle jakiś albo coś, jakiś numer i w końcu chcę wbijać kolejny wers, mam zajawę, a pokazuje mi na kompie, że nie mam miejsca i muszę przerwać co na pół godziny, poczyścić komputer, coś pousuwać i dopiero mogę wracać do nagrywania. I to było tak, że po prostu wyskakiwało mi, że ja nie mam pamięci. Czasem nawet komputer się wyłączał, aż z tego, że on nie miał żadnej pamięci, bo tam było kilka jakichś tam kilobitów zostało i się wyłączał komputer przez brak pamięci i tam właśnie ten numer ogólnie jest o tym docenieniu faktycznie pamięci w komputerze. No bo też to był czas, kiedy zmieniłem sprzęt i cieszyłem się faktycznie, że już takiej sytuacji nie będzie, bo miejsce na komputerze jest ważne. Ważny jest po prostu dobry sprzęt, jeżeli masz robić odpowiednią robotę. Nie? To okay, jest tym rozumiem. Drugie pytanie mam, bo zaciekawiło mnie to strasznie. Wcześniej kolega zapytał, że o używki, że nie nawijasz na przykład tam o Zielsku, żeby ludzi nie zachęcać i tak dalej, a właśnie w 4K giga było, że nie zabraknie pamięci pomimo Zielska, czyli jednak nawinąłeś to ze względu na Astera, takie pytanie? Nie, to w ogóle nie ze względu na Astera, ale tym bardziej, że Aster też z tego co wiem, to raczej trzeźwy wyłazi. Normalny jest, wiesz, ogarnięty gość. No ale w każdym razie to jest tak, że nawinąłem, bo akurat tak po prostu czułem, nie? To też jest coś takiego, że też jestem człowiekiem, też korzystam z takich rzeczy.
Ale ja po prostu chodziło mi o to, że ja nie chcę jednoznacznie do tego namawiać i gloryfikować po prostu tego, nie? Ja po prostu w tym tekście, że nie braknie pamięci pomimo Zielska, to jest coś takiego, że wiesz, ja tu bardziej mówię o swoim jakimś doświadczeniu, a chodziło mi o to, że na pewno nie chcę robić czegoś takiego, że na przykład wiesz, że nawijam, że to jest zajebiste, bez tego nie mogę żyć i polecam to wszystkim, czy na przykład jakieś jointy palę w klipie, żeby na przykład wizualnie komuś to pokazywać. Raczej to jest takie coś, że ja powiem o jakimś tak moim przeżyciu, tak samo jak na przykład, i to było powiedziane w sposób neutralny, ja uważam, że tekst w 4 terabajtach nie gloryfikuje tej używki, tak samo jak na przykład w intro nie gloryfikuje alkoholu, tylko wręcz przeciwnie, mówię, że no może być z tym problem, nie? Okej, okay. No czyli po prostu źle zrozumiałem, okej. Okay. Nie, to chodzi o to, że po prostu wiesz, to było powiedziane w sposób neutralny o używce, a nie nawołujący do niej, nie? Rozumiem. Odnośnie trasy jeszcze pytanko, bo na pewno będę chciał zahaczyć. Masz już taki plan mniej więcej, w jakich miastach będziesz konkretnie? Mam, ale jak będę miał już wszystko ogarnięte, to ogłoszę po prostu na Instagramie. Okej. Okay. Kiedyś na live też mówiłeś na Insta, że będzie coś takiego jak wyjściówka VIP na koncerty i wtedy będzie gwarantowana fota, pogadanki itd. itd. Tak, to jest dokładnie tak. No. No to w takim razie widzimy się i nie zabieram więcej czasu. No dobra, siema. Siema. Jak już mówimy o koncertach, to ja mam takie jedno pytanie. No. Czy planujesz jakiś koncert może w Łodzi? Myślę, że na trasie będzie koncert w Łodzi. A gdzieś wcześniej to może być gdzieś w okolicach Łodzi, ale w samej Łodzi nie. No także myślę, że najlepiej na trasie będzie. Faktycznie. No dobra, to dzięki. Ja ogólnie mam pytanie co do innych raperów. Czy Zansone czujesz urazy do kogoś? Niekoniecznie. Nie mam czegoś takiego. Ja w ogóle nie mam ludzi, do których jakoś urazę czuję. Ja raczej jestem niekonfliktowy, także że raczej chyba nie mam w ogóle takich raperów, tak szczerze. A drugie pytanie to, czy masz w planach wydać jakiś album z odwróconych numerów? Nie będę takich rzeczy na razie robił. Numery, które są gdzieś tam nagrane kiedyś i sobie leżą, to sobie leżą. Być może kiedyś gdzieś tam użyję tych numerów i zrobię z nich normalne rzeczy na album. No raczej nie sądzę, żebym miał robić coś takiego. Raczej zrobię nową płytę po prostu, a jak jakiś numer będzie miał potencjał, to go zrenowuję. Zrobię go na nowo, nie? No dobra, to dzięki, pozdrawiam wszystkich. Pozdro. Pozdro. Tylko do Pawła. Co myślisz o ludziach, którzy by nagrali na twoim bicie numerek? Nie ma z tym problemu. Swego czasu nawet właśnie była ta paczka wrzucona, że można było kupować bity. Miała być druga, ale zająłem się robieniem płyty, więc na razie to wstrzymałem. No ale jeżeli będę tam znowu wstawiał bity, no to tak, no to po to, żeby ktoś tam sobie kupił ten bit i na tym nagrał, no. Dobra, rozumiem. To wszystko. Dzięki, pozdrawiam was. Siema. Pozdro. Dobra, to lecimy do 9. To w ogóle jest ciekawa rzecz. Te influencerki. Tutaj to one już mają w ogóle, dzisiaj dostałem informację, że mają platynę. Nigdy w życiu nie miałem. Platynę już? Nigdy w życiu nie miałem platyny, rozumiesz? To w sensie nigdy w życiu platyny i jeszcze sobie jak szybko po jakby premierze numeru ją masz. O to chodzi, że to jest ciekawa rzecz. Tym bardziej, że to też nie jest jakiś numer taki przypałowy. No on jest, wiesz, na przykład ja go lubię. Nie? To nie jest wszystkiego, że wiesz, że nagle sprzedał się, zrobił pierdołę jakąś, tylko to jest tak, że faktycznie ten numer jest fajny. Jakby dla mnie on jest w ogóle, nie ma tam przypału. Nie? Tam zwrotka jest po prostu, jest real talk, nie ma tam, wiesz. To jest tak, że to jest fajne, że wiesz, wciąż pozostając, wiesz, normalnym tym, można zrobić taki sukces. No to mnie też, ale ciekawa jest kwestia taka, że influencerki miały w pewnym momencie nie być singlem. To miał być numer jeden z płyty. O, no widzisz. Ciekawe, co by było, jakbyś taką decyzję podjął. Influencerki na TikToku mają prawie 38 tysięcy filmów. Ja się bałem, że klipu mi się nie uda zrobić, że po prostu, że klip przypałowy wyjdzie, tak jak sobie wymyśliłem.
Cały czas się właśnie, ja ten klip planowałem chyba z pół roku, jak nie więcej, nie wiedziałem jak to zrobić, żeby to nie wyszło przypałowo. Ostatecznie trzymałem się zasady, że po prostu w kadrze są albo dziewczyny, albo ja, nie jesteśmy razem. Żeby nie było takiego czegoś, że siedzi z jakimiś laskami, wiesz, byku. No, no wiesz o co chodzi. Jakoś tak to przekminiłem sobie, ostatecznie uważam, że wyszło fajnie, że wyszło spoko. Fajnie wyszło, no. Fajnie, że tak poszło. Nie ma tam jakiegoś takiego. No fajnie, że poszło i też jest tak, że nie poszło jakimś takim kosztem, że nagle na przykład wiesz, że ja kompletnie się przebranżowiłem i zrobiłem jakieś gówno, tylko po prostu to jest dalej normalny, solidny tam numer. Jest drill na refrenie i co. Dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć. Ogólnie mam pytanie co do influencerek. No. Co sądzisz o osobach, które na przykład cię odkryły od tego numeru? W sensie, no wiem, że z każdym numerem jakby odkrywają cię nowe osoby, ale na przykład przy tym numerze dużo obserwujących i w ogóle ludzi ci przybyło. I co, jak się czujesz z tym? Mnie to cieszy, bo ci ludzie też odkrywają starsze rzeczy i może nie wszyscy, ale jakaś część odkryje na przykład starsze rzeczy. Faktycznie widziałem, że nawet trochę się płyt sprzedało 777, czy w ogóle jakichś starszych więcej po tym, jak już te influencerki, także ludzie docierają. Ja nie mam z tym problemu. Oczywiście jest taki szacunek, jak przyjdzie fan i powie mi, słuchaj, ja cię słucham od gdzieś tam 7 lat, ale uważam, że taki człowiek, który faktycznie słucha mnie od teraz, to on nie jest niczym gorszy, bo on tak samo może teraz tą muzykę fajnie przeżywać. Wiadomo, im dłuższy staż, tym ktoś się może bardziej pochwalić tym, że faktycznie jest takim słuchaczem, powiedzmy, wiernym. Ale też ktoś, kto jest tutaj nowy, no to też go miło, powiedzmy, powitam. Nie mam z tym żadnego problemu. Może akurat gdzieś tam spodobają mu się też inne piosenki, nie tylko ta, więc jest jak dla mnie jak najbardziej fajnie, że to się poszerza. A w sumie mam jeszcze drugie pytanie, takie totalnie przebranżowione trochę, ale jakby masz jakieś rady dla początkujących osób, które w ogóle zaczynają z tym wszystkim, jeżeli chodzi o muzykę? Jakiś, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo planowanie, jak pisać czy coś, bo wiele ludzi właśnie chce zacząć i no. Ja byłem początkujący zupełnie w innych czasach. To też trzeba powiedzieć, więc ja nie wiem, czy mam przepis na to, jak teraz to zrobić, bo minęło tak naprawdę ponad... Teraz będzie 15 lat, jak ja robię rap. No ale wiadomo, jak ja to zacząłem puszczać tak faktycznie, to nawet tam to był 2015 rok, no to liczmy, że na przykład chociażby te 8 lat temu, no to zupełnie inaczej wszystko wyglądało. Ale uważam, że teraz jest łatwiej nawet się przebić, mimo tego, że jest dużo ludzi, bo jak sobie wymyślisz coś takiego oryginalnego, co będzie też dobre, to myślę, że jest na pewno wtedy większa szansa. Sam nie mam do końca odpowiedzi, bo to jest artyzm. To są rzeczy takie niewyjaśnione dla mnie też. To po prostu mi przychodzi jakiś pomysł i działam, po prostu robię. I niektórzy mają takie pomysły, które nie podobają się szerszej publiczności i ciężko wtedy, żeby się przebili. Ale uważam, że jak jest pasja, to warto próbować, warto to robić i myśleć, czym się możesz tam właśnie wyróżnić. I po prostu robić to. I zawsze jest szansa wtedy, że ktoś tam to odkryje, tylko faktycznie trzeba jakoś to... No ja też dostałem to trochę sam z siebie po prostu, no nie wiem, jakoś po prostu rzucałem te numery i w końcu zaczęli to ludzie doceniać, bo coś tych ludzi urzekło. Więc uważam, że trzeba po prostu coś znaleźć takiego, co urzeknie ludzi, nie? Po prostu coś innego. Ej, w ogóle, Samsone, mogę jeszcze wam zająć dosłownie z pół minutki? No, co tam? Bo w sumie to planowałam wysłać ci to na Instagramie. Ale mam okazję zrobić to tutaj. I w sumie wpadłam na pomysł, żeby zaśpiewać jakąś piosenkę albumu. Z tego albumu teraz? Z gitarą. Akustycznie. No dobra, może to zrobić. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam. O, dobra. No to refrenik 5 influencerek. No dobra, no. Tylko przełączę audio jak coś. Albo nie, dobra.
Wiesz, nie musimy się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy i zmieniła mój świat. Rano znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dziś masz. Przy nich stanął mi czas, jakbym zajarał se hasz. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Pięć influencerek w łóżku, już nie czuję się sam. Nie chcę iść już do lodówki, po drugą butlę i gram. Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam wam. No i dziękuję. Wiesz co? Fajne to było. Niektóre nuty bardzo ładnie zostały wyciągnięte, tam chyba gram fajnie to zostało wyciągnięte. Ja tak nie umiem śpiewać, aż tak, ale co ja bym na przykład powiedział, no to jest coś takiego, że jednak ty zagrałaś to na tej gitarze tak jakby na wesoło, nie wiem jak to powiedzieć, a sam numer jest bardziej zrobiony mrocznie, nie? Byłbym ciekawy wersji faktycznie, jakbyś to zagrała właśnie tak, jak jest oryginalnie, czyli faktycznie tą melodię, żeby ona była taka molowa, tak to się mówi, taka właśnie mroczna bardziej i wtedy właśnie jakby to brzmiało z tym głosem. Może coś takiego nagrać, podesłać mi na Instagramie, napisać, że to tutaj na Discordzie śpiewałaś i zobaczę. Jeżeli masz ochotę oczywiście, bo to wiesz. Spoczko. No, ale fajnie, że się odważyłaś, na pewno to jest duży plus tutaj na Discordzie. Jacob Montana, brat Malika Montany. Siema. No, siema. Pytanie mam trzy. Ile zajmuje ci zrobienie bitu? Tak do piosenki jednej. Zależy. Czasem robię bit na przykład tak, że siedzę i go pieszczę. Na przykład bit do 4 terabajtów robiłem chyba tydzień, codziennie po trochę. Ale są takie bity, które na przykład zostały zrobione w godzinę, dwie i później tylko ewentualnie mix, nie? Ale sam bit został zrobiony szybko. Ten zmęczony imprezą na przykład został zrobiony chyba w godzinę. Później tylko było jakieś tam przearanżowanie lekkie, ale tak to całość taka była. No, także różnie to jest. Różnie to bywa, bo faktycznie no, powiedziałbym, że parę godzin czy coś tam, ale na przykład faktycznie te 4 terabajty, to ten tam bit był robiony chyba z tydzień. Po trochę. Druga, czy tam do więzień wizerunku, jak nawinąłeś, czy stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej, to chodzi o to, że robienie koncertów cię stresuje, czy jaki był zamysł tego wersu, o to chodzi? To ma dwa znaczenia, ale jedno z nich takie normalniejsze jest takie, że może faktycznie jestem tym frontmanem na tej scenie i mam grać ten koncert, ale nie czułem się na początku, żebym był do tego stworzony. Teraz im więcej tych koncertów gram, to może coraz bardziej, ale w momencie pisania więźnia to na pewno czułem, że po prostu może nie, że ja się tam boję i wstydzę, tylko to jest tak, że po prostu ja nie jestem człowiekiem energicznym, który porwie za sobą tłumy, tylko ja sobie w zaciszu domowym dłubię i co ja na tej scenie im pokażę? Wejdę z mikrofonem i co ja im powiem? Co prawda teraz to się trochę zmieniło, bo gram więcej tych koncertów i się z tym tak już klimatyzuję, że coraz więcej sobie gadam z ludźmi, potrafię dodać energii, potrafię już coraz bardziej w to wszystko, ale wtedy jak pisałem więźnia, to nie grałem żadnych koncertów i po prostu jak już jakiś grałem, to czułem, że jakby to nie było moje miejsce, że bardziej w studio, w domu to jest moje miejsce niż koncert. To się teraz zmienia, bo ja się zmieniam co chwilę, jak każdy człowiek, ale w momencie pisania więźnia tak, no mogło o to chodzić, to jest jedna z tych główniejszych interpretacji tego wersu. No dobra. Trzecie to jakie piosenki wolisz robić? Takie przekazowe bardziej, jak Więzień Wizerunku właśnie, czy chciałem to na intro, czy takie bardziej klubowe, bujające, jak te? Wiesz co, to ja nie wiem, to wiesz, to nie ma czegoś takiego, że wolę. Ja, co prawda ta płyta w ogóle, ona jest w większości rapowana, tam mało jest śpiewania, więc można odczytać z tego to, że bardziej teraz wolę rapować niż śpiewać, ale ja po prostu lubię tam muzykę robić. To nie kategoryzuję, co bardziej lubię robić, tylko po prostu siadam i robię to, na co mam ochotę. Rozumiesz, od 12 lat ja jem sobie, co chcę.
świetna. No ale co, i taka zróżnicowana, tak. Właśnie no, niektórzy ludzie teraz się nie uważasz, że te tekstowo odstaje, żeby posłuchał teoretyczny paluch i by powiedział, co ja odpierdala? Co na to paluch? No nie wiem, co na to paluch, ale moim zdaniem właśnie powinno być jako taki przerywnik gdzieś w środku. Ktoś sobie słucha i nagle dostaje taki... No, tylko że ogólnie to był taki strzał właśnie, że siadłem, nagrałem. To jest freestyle i też nagrany jest pod beat z YouTube'a. Jedyne, co tam zmieniłem, bo te beaty z YouTube'a są chujowo zmiksowane, to po prostu dodałem kiki. Wrzuciłem po prostu kiki do tego, dodałem jakieś swoje. Ale tak, to jest po prostu beat z YouTube'a i gdyby to był mój beat, to niewykluczone, żebym coś tym bardziej zrobił. Ale chciałem zachować płytę całą na moich produkcjach, a po prostu nagrałem coś takiego pod beat z YouTube'a, więc uznałem, że powinno to wyjść jako bonus. Bo ja też nie uważam właśnie, że bonus to powinno być coś gorszego. To jest to, że faktycznie jak ktoś jest fanem, gdzieś tam słucha, ma ten preorder, to niech on ma też fajne, nie? To nie tak, że bonus to jest odrzut. Bo dla kogoś to się może tak kojarzyć, nie? Tylko ja na przykład prywatnie też czasem wolę posłuchać tego numeru niż na przykład któregoś z płyty. No bo właśnie niektórzy ludzie tak się prują, że o, jak odpalają nową twoją piosenkę, no to już wiedzą, czego się spodziewają. I właśnie to byłby taki przerywnik tego. Ale to wiesz, to jest na bonus, to jest gdzieś tam odbicie trochę w inny styl, bo na płycie nie ma jako takiego rage'u. To jest rage'owy numer bardziej. No ale wiesz, to też... Zobaczymy, co tam będzie dalej, nie? No ja uważam, że taki numer też nie jest to problem, że to jest bonusem, nie? Uważam. No dobra, zobaczmy ten. Weźmy kogoś, wiesz, kogoś tam innego zdania w ogóle też posłuchajmy. Weź tam kogoś złap za fraki i przyciągnij tu. Halo. A to kolega już był w ogóle. Ty, ale ostatnio już był. No byłem. A to źle? Nie, źle no to, ale... Ja powiem nawet... tak. Dobra, no powiem coś, tak. No. Ten numer to jest wyskitu. To jest coś takiego innego, totalnie nie w twoim stylu, Paweł, i brzmi to zajebiście. I właśnie tak jak kolega mówił, Chłopciosek, że jakbyś wrzucił to na płytę, to właśnie byłby to taki przerywnik, takie totalnie coś innego, coś takiego, no... Jeśli chodzi o twój styl, to coś świeżego i wydaje mi się, że zróżnicowałoby to strasznie płytę i to mega... Mega, mega fajny numer, nie? Nie spodziewałem się rage'u w ogóle, ciebie na rage'u, totalnie. Mm-hmm. No, no i takie jeszcze jedno pytanie mam do więźnia wizerunku. Tam nawinąłeś, czy mu nie powiesz angry, czy coś takiego? No. No to był odnośnik do kogoś, bo kiedyś tam widziałem jakąś reakcję chyba na YouTubie i ktoś tam właśnie się prół o to. I czy to jest odnośnik do kogoś, czy to tak po prostu nawinąłeś? Wiesz co, to faktycznie była reakcja taka, że się szczepiali, że ja mówię angielskie słowa polskim akcentem i faktycznie mogło to być też do tych ludzi po prostu powiedziane, że no, ja sam mówię jak se chcę, tak samo ktoś sam może mówić Simpson dalej i też ja się nie będę do niego jakoś spinał specjalnie, tylko uświadamiam, nie? No, rozumiem. No to tyle ode mnie. Dzięki bardzo i pozdrawiam i miłej nocki życzę. Halo, witam. Siema. Siemo. Kurczę, nie sądziłem, że mnie wybierzecie. Więc tak, ten mówiłeś Samsona, że to był freestyle, co nie? To, co ostatnio leciało. Tak. Powiem ci, że myślę, że bity z YouTube'a też są fajne, bo sam czasem sobie zafreestyluję pod jakiś i spoko leży. No, te z YouTube'a są fajne, ale żeby zrobić coś innego, ale też no, uważam, że no, wolę swoje produkcje i pod względem miksu te moje mi się bardziej podobają i w ogóle. Rozumiem. Kurczę, miałem jeszcze jedno pytanie, ale się strasznie stresuję, bo jestem twoim fanem, a nie sądziłem, że mnie wybierzesz. Słuchaj. Ten numer 4 terabajty, co nie? Będzie. Z tego co jak patrzyłem snippety i leaky, to tam będzie chyba na feature Aster, co nie? No jest, no. O. To spoko. Jutro będzie teledysk. Jutro? O której godzinie mniej więcej? O 12. Miał w ogóle, to jest ciekawa sytuacja, bo ten teledysk miał być w środę. Jako żeby były tam była przerwa od tego ostatniego.
Ale przycisnąłem, zmontowałem to i uznałem, że dam go w premierę płyty. Miał być w środę jako test tego, żeby na przykład wleciało coś po płycie, zamiast po prostu sztywno do premiery, ale uznałem, że też to zrobi mniejsze viewsy na YouTubie, jak wleci później, więc uznałem, że jutro będzie dobry dzień, żeby to wrzucić. No, to oby były dobre wyświetlenia. Pozdrawiam wszystkich tutaj na tym kanale. No i co, będę czekał. Dobra, no, siema. Trzymaj się, siema. Pozdro. Siema. Dobra, bo to za w ogóle za 3 minuty północ i premiera na streamingach. To lecimy z drugim bonusem. No dobra.